Wszystkim, upłynę 7, przeciąg z świątyni złych żywiołów. Dobra, jesteśmy dosyć blisko awansu. Poszukajmy jakiejkolwiek bitki. Gobliny. Chyba nas jeszcze nie zaatakowały. Okej. Możemy się tego po... Nieważne. Oczywiście. Rafun Rock. Dobra, utrzymajmy pozycję. Może ten ogr nie będzie miał na nas zasięgu. Dobra. Poczekaj tutaj. Zobaczmy, co oni zrobią. A wasza szansa na trafienie nie będzie zbyt dobra. Że gobliny zablokują mu drogę, to by było fajnie. Dobra, na tanku. Podejdź tutaj. Może trochę dalej. Tak jest. Mugo. Chyba nic więcej nie trzeba robić, po prostu daj ognia. Po 2 PW, szkoda. Czy ma jakieś zmniejszenie obrażeń? Nie. Po prostu mu go 2 razy wyrzucił 1. Okej. Dobra, pokaż nam, Elmo, jak zaciachowujesz tego goblina. Dobra. Tak, Elmo ma już... Tak, zdobył 6 poziom, więc ma już 2 ataki swoją główną bronią. Dobra, Lavos, cały czas to czekaliśmy. Wow, dużo ich tam jest. Dobra, to wygląda nieźle. Oczywiście. Jak sobie życzysz. Dobra, lajcik. Da się zrobić. Musimy odnowić muzykę barda. Da się zrobić. Ha! Ogr się przestraszył. Oczywiście. Natychmiast. Dobra, przydałby się ktoś... Natychmiast. Przydałby się ktoś, kto nam trochę... pokaże... Tak, podejdźmy może troszkę Mugoksem. Na tyle, żeby mógł dalej zaatakować, raz. Wyłącz na razie szybki strzał. Natychmiast. I... Tak, bo chcemy mieć widok na ogra, żeby móc go ostrzeliwać. Dobra, ty weź na razie tarczę. I ustaw się tutaj. Dobra. Ale oni uciekają. Dobra, i ładujemy w ogra wszyscy. Jak sobie życzysz. W plecy. Dobrze. Śmieszne. Oczywiście. Dobra, pospączmy się tego goblina. Teraz reszta ludzi powinna już... Korczyle, oni jeszcze będą uciekać. Musimy ich gonić. Go. Dobrze.
Ładnie. Również ładnie. Poważne rany. Szarża, Elmo. Dobra, kilkoro z nich cię zaatakuje, ale to nie powinno być problemem. Dobra, Lavos, wal do niego. Dobra, pytanie, czy to już jakieś kary za zasięg? Nie, ciężka kosza ma dosyć dobry zasięg, więc nie powinny już tutaj wchodzić żadne kary za zasięg. Po prostu Lavos czwórkę wyrzucił. Czwórkę, panie, czwórkę wyrzuć. Dobra, ty, Lajcik, możesz troszkę podejść. Ruszam. Natychmiast. Wow. Przywalili Elmo. Funrock, podejdź tak blisko jak możesz. Sol też. Dobra, przerażenie powoli przestaje im działać. Nic z tego. Dalej naparzajmy w ogra. Dobrze. On jest tutaj głównym problemem. Z boską wolą. Ładnie. Z takiej odległości mogę tak wziął, przycelował. Puch, prosto w oczy. Elmo, jesteś otoczony. To może... Może nie zdejmuj tarczy, po prostu siekaj ich toporem. Ładnie. A Lavos, możesz się skupiać na tych goblinach, które jeszcze nie stanowią problemu. Tak samo Light. Dobrze. Funrock jest w stanie tutaj się przedrzeć. Braty, podejdź tutaj, potem będziesz ich rozpłatowywał. Dobra. Walmy jeszcze w tych, którzy jeszcze mają, jeszcze nie są w zwarciu. Poza Mugoksem, którego elfie oko kompletnie to nie przeszkadza, że coś jest w zwarciu. Dobra. Dobra. Lavos. Oczywiście. Nie będę żadnych czarów marnował na zwykłe gobliny. Natychmiast. Ładnie. Oczywiście. Funrock. Ładnie. I teraz Sol, pokaż na co cię stać. Myślałem, że stać cię na więcej. Dobra. Upikaj, zaraz tutaj podejdziesz do imprezy masakrowania goblinów. Do usług. Dobra, Mugox, nie strzelaj do trupa. Dobra, po kolei. Lavos się już na nic nie przydasz, możesz tu podbiec. Możesz podbiec, żeby mieć lepszy widok na masakrę. Light tak samo. Możesz im zaśpiewać jakąś pieśń pogrzebową goblin. O, dzielne gobliny rzuciły się na poszukiwaczy przygód. Jednak poszukiwacze przygód byli dwa razy większe od nich. Sol się rzucił na jednego z mieczem, przekroił go w pół. Dobra, mogę już nie marnąć strzał. Dobra. Sam Lavos. Oczywiście. Może trafić tego goblina, proszę. Dziękuję.
O, awansowaliśmy poziom. 195 punktów za całą tą walkę. Kurczę, myślałem, że to więcej było warte, chociaż te gobliny pewnie były niewiele warte. Dobra, zanim się weźmiemy za poziomy, przeszukajmy zwłoki. Lekkich, zwykłych broni już nie będę brał, bo szkoda czasu. Natychmiast. Ale trzy miedziaki to trzy miedziaki. Ruszam. Trzy miedziaki to ile jest? 300 sztuki złota. Jeżeli w Neverwinter Nights gobliny miały po jednej sztuce złota, to było 30 razy więcej niż w tej grze. Natychmiast. Cały dobytek goblina życiowy. Tak jest. Że ze wszystkich łącznie jedną sztukę złota może wyciągniemy. Jednak to przerażenie dobrze zadziałało. Dobrze. Głównie wyłączyło przez całą walkę ogra, który kompletnie nic nie zrobił przez całą walkę. No i rozdzieliło goblinów na małe grupy. Dzięki temu nie musieliśmy walczyć ze wszystkimi na raz. Tak jest. Dobra. I wesoły moment awansu o poziom. Ty? Dalej jedziemy barbarzyńce. Barbarzyńca na wyższych poziomach ma całkiem fajne rzeczy. Ma na przykład zmniejszenie obrażeń. Więc nie będziemy... Nie będziemy dwuklasować Sola. Dobra. Właśnie. Możemy użyć tropienia. Nie. Z jakiegoś powodu nie możesz tropić? Jak sobie życzysz. A jeszcze więcej goblinów są. Jest jeszcze większy wąż i kolejny ogr. Dobra, mogę. Łowca, piąty poziom, cechy, wróg rasowy. Możemy się pozbyć orka? Nie możemy. Kurczę, gra pozwoli ci, pozwala wziąć jako przeciwnika orka, ale nie powiem, nie wiem, nie jestem pewien, czy w tej grze w ogóle jest jakikolwiek ork. Więc ta lista powinna być ograniczona tylko do tych przeciwników, którzy rzeczywiście znajdują się w grze, bo w ten sposób już zaczynając grę bierzesz coś, co wydaje się powinno być sensowne, a okazuje się kompletnie bezużyteczne. Dobra, a propos sensownych rzeczy, Mugo, w trakcie twoich przygód, obcowania z ludźmi, z Hamlet, szczerze znienawidziłeś tą rasę. Stwierdziłeś, że to są opiusy, opiusy, złodzieje. I nawzajem się ten, więc dostajesz wróg rasowy człowiek, tylko muszę to znaleźć. Umarły, dobry, zły, gnulny ziołek, człowiek. Stwierdziłeś, że ludzie są ohydni. A, i możemy zwiększyć. Jeden wybrany, okej. Okay. Że moglibyśmy orka zwiększyć w takim razie. Albo możemy zwiększyć nienawiść do ludzi. Biorąc pod uwagę, że niedługo szykuje nam się rzeź ludzi w wieży, to chyba lepszy pomysł. Fajnie. Dobra. Zwykle przedzieranie się, leczenie. Dobra. Anti-druid. Również standardowy zestaw. Znaczy nie dawajmy ci więcej sztuki przetrwania, to już przecież Mugox ma. Również brać spostrzegawczość. Większość. Im więcej ludzi ze spostrzegawczością, to chyba nic to nie ma z tym problemu. Dobra, ty koniecznie przedzieranie się. Dyplomacja, aktorstwo koniecznie. O, nie dawałem ci w ogóle czaroznawstwa. Jak inni ludzie mają? Wycena. Dajmy ci trochę więcej wyczucie zamiarów i zbierania informacji.
Dobra. Co chcemy wziąć? Niewidzialność możemy wziąć tak, żeby mieć to zawsze na wszelki wypadek i móc użyć. Nieruchomienie osoby też jest zazwyczaj całkiem spoko opcją, chociaż to jest chyba na dotyk, więc zresztą możemy zobaczyć nawet. Czary. Bart, poziom drugi, unieruchomienie osoby. Zasięg średni, okej, to nie jest na dotyk. To jest również dobra opcja. Przerażenie już mamy na czarodzieju, oślepienie, oszołomienie. Możemy też pierwszy poziom coś wziąć. Cel może nic nie robić przez jedną rundę na poziomie, ponieważ zostanie opanowany. Nie ma za bardzo z pierwszego poziomu coś więcej. Możemy ewentualnie zbudzenie strachu wziąć. Ale to mamy tylko jeden potwór jest. Śliskość. Uśpienie już przestanie być przydatne. Szybki odwrót jest całkiem niezły, to praktycznie podwaja prędkość postaci. Przywołanie potwora 1 też może się czasami przydać, ale teraz już chyba będą trochę za słabe te potwory, chyba za szybko będą padać, więc tylko strata zaklęcia, co moglibyśmy wydać na przykład na leczenie. Nie wiem, wezmę śliskość, może kiedyś się przyda. Dobra, tutaj szał, tylko zyskuje plus... Okej, to chyba działa dokładnie tak samo jak zaklęcie. Znaczy jak szał barbarzyńcy, którego zawsze zapominam używać. Dobra, wezmę unieruchomienie osoby, bo to czasami jest bardzo przydatna opcja. Lavos. Czarodziej, oczywiście. Koncentracja, czaroznawstwo, przedzieranie się, no i inne rzeczy, których raczej nie będziesz używał. Atuty, premiumy atut klasowy. Możemy ci zrobić wytwarzanie różdżek? Możemy. To może się przydać, bo Lavosowi bardzo często brakuje zaklęć do rzucenia, więc jak będziemy mieli zaklęcia w postaci różdżek, to będzie mógł stosować, nie wiem, powiedzmy wytworzyć różdżkę magicznych pocisków, potem sobie nimi nawalać. Poza tym interesuje mnie również maksymalizacja czaru. Zwiększa o jeden poziom czaru, ale sprawia, że dużo więcej obrażeń zadaje. Więc moglibyśmy na przykład zmaksymalizować magiczne pociski. No, możliwe, że coś takiego weźmiemy, ale na pewno chciałbym też jeszcze stworzenie cudownej rzeczy, może... Nie, to już mamy. Stworzenie berła. Zobaczymy. To ciekawe może być. Zaklęcia, właśnie. Teraz są u nas dwa konkretne zaklęcia. Kula ognia. Oraz przyspieszenie. Jedna istota na poziom. Okej, w Baldurach to było masowe przyspieszenie. Ale plus 2 do rzutów ataku i KP. Mega. Super. Możemy też jakieś kręgi ochrony, głębokie, kość, pajęczyna. No nic. No i dobra. Teraz ty już masz zwierzęca postać, wilk. Ciekawe, bo on powinien mieć również inne
możliwości. Ale zobaczmy, jak twoje statystyki będą wyglądać przed. Czy tak? Siedemnaście, 15, 16. Te statystyki się nie zmieniają podczas polimorfu. Masz atak plus 7. No, weźmiemy... Dobra, KP 18 ze zbroją. Dobra, 17, 15, 16. I wytrzymałość 39. Dobra, zobaczmy, jak się to zmieni. Jak sobie życzysz? Siła 13. Kondycja... Kurczę, masz gorsze statystyki w postaci wilka. Dlaczego chciałbym cię zmieniać w wilka w takim razie? Masz mniej punktów wytrzymałości, mniej kondycji, mniej siły. I mniejszy atak. Okej. Okay. Jak sobie życzysz? Anuluj to. Muszę to sprawdzić na kolejnych poziomach, jak to będzie wyglądać. Bo... Czy będziemy mieli jakąś formę niedźwiedzia, bo ten wilk nie przekonuje mnie. Na pewno nie będę go używał tylko po to, żeby mieć zmniejszone statystyki. Dobra, przejdźmy się jeszcze tutaj kawałek. Że nie napotkamy nic poważnego. Okej. Okay. To wygląda niebezpiecznie. Szkielety. I tutaj na pewno przydałby się dobry kapłan. Oczywiście. Ładnie. Dobra, mogę. Twój magiczny długi miecz. Dobrze. Zaczniesz ich ciachać. Co do ciebie, Lavos? Na razie nic. Tutaj szarża. Natychmiast. A nie, bo jesteś trochę z tyłu. To podejdź po prostu. Jak się aktywują jakiekolwiek inne. O, ładnie. Świetnie, po prostu chciał poruszyć się i napatoczył się na wielkiego krasnoludzkiego barbarzyńca, który przy okazji zabił jego kolegę. Anti. Półpika, chociaż półpika chyba nie była zbyt skuteczna przeciw szkieletom. Dobra, Elmo, zatrzymaj sobie tarczę, bo dobra. Sztylet nie będzie zbyt skuteczny przeciwko szkieletom. Dobra, Sol, prawie udało mu się zrobić wszystkie uniki. Dobra, Ugo, pomóż tutaj, ładnie. Lavos, 1k10 przeciwko szkieletowi. Lavos, co jest? Po prostu twoja standardowa niezdolność do strzelania. Ładnie. No dobra, Funrock, ty już nic przydatnego nie zrobisz. Monstrualny szczur. Monstrualny szkielet. Natychmiast. Dobrze. Oczywiście. Dobra, niech reszta drużyny niech podejdzie bliżej. Da się zrobić. Wszelki wypadek, gdyby kolejne jeszcze chciały wyskoczyć na nas. Oczywiście. Dobrze. Pan Kunkun? Prawie.
O, marnotrawstwo ataku Elma. Szkielet gnola. Ale gdzie jest? Gdzieś jest. Za chwilę na nas wyskoczy. Staw się tutaj. Soul, może będziesz miał atak okazyjny, jak już postanowił wyskoczyć. Postawiajmy ludzi ogólnie w tym miejscu. Cokolwiek na nich wyskoczy, to powinni złapać na nich ataki okazyjne. Ty, Anti, podejdź tutaj, będziesz miał duży zasięg. Jeżeli coś tutaj postanowi wyskoczyć. Jak sobie życzysz. A, tam wyskoczyli, okej. Wow. Szkielety gnoli z jakichś powodów są dużo bardziej sprawne od wszelkich innych szkieletów. Dobra, pakuj się tutaj, Elmo. Dobra. Nie zważaj na atak okazyjny. Natychmiast. Dobra, kto tu ma największe obrażenia? Ty. Dobra, użyj szału. Barbarzyńca szał. Jest darmowa akcja. I teraz powinno trochę lepiej to zadziałać. Ładnie. Ładnie. Unrok. Oczywiście. Pudło. Nie żebyśmy oczekiwali czegoś więcej po tobie. Bart, ty dostajesz dodatkowe zaklęcia. Możesz użyć uderzenia dźwięku, co? Użyj go, bo gnole mnie i... Okej, zapamiętaj sobie. Uderzenie dźwięku nie działa na rzeczy, które nie mają uszu. Postaram zapamiętać. Pan Kunkun dzień... O nie! Pan Kunkun! Zmarł. Monstralny szczur nie żyje. 21 przyjął na klatę. Więcej niż był w stanie sobie przyjąć. Dobra. Dobra. Będziemy musieli znaleźć kolejnego pana Kunkuna. Dobra, tyk. Poruszanie się krok. Tutaj wejdź między nich. Mam nadzieję, że rozpłata nie wejdzie. Ładnie. No i dobra. To sekretne drzwi. Dobra, domyślam się, że te szkielety pewnie raczej nie miały nic ważnego. Chyba nawet zwłok nie mają. Co? Nie widzę żadnych zwłok. Dobra. Myślę, że zrobię tutaj przerwę. Ponieważ w międzyczasie wrócę do Nulp. Poleczymy się, przyzwiemy naszych towarzyszy z powrotem. Może odkupię nawet ten zestaw złodziejski, który wcześniej... Ryfunrok sprzedał. No i cóż, i wrócę w to samo miejsce i będziemy dalej eksplorować poziom pierwszy. No, a to, że jeszcze troszkę tutaj spędzimy. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!